Mama dała mi samochód na cały tydzień! Wow, więc jesteś zmotoryzowana! Myślałam, że straciłaś wszelkie przywileje po wypadku z gigantą. Wszystkie moje oszczędności zostawiłam w warsztacie i dałam mamie słowo honoru, że teraz już nawet go nie trasnę. No i znowu jestem za kółkiem. Cudnie! Dzięki, Jess! Drobiazg! Grupowe dojazdy są przyjazne dla środowiska, no i... Co ty wyprawiasz? Gdzie jest guzik do wyrzutni harpunów? Babs, to zwykły samochód. Co? Nie masz tu wyrzutni harpunów? No weź, Jess! Żaden pojazd nie może się bez niej obejść. Ja miałam pierwszą w rowerku, jak skończyłam 5 lat. 5, Jess! Nie majstruj mi przy guzikach! Wysłuchaj nas. To nie będzie dla ciebie łatwe. Jesteś poważnie chora. Jestem chora? Tak, chorujesz na zbieractwo. Ta choroba wkrótce wyniszczy ciebie, nas, a potem cały świat. Są artykuły w internecie. Znaczy, że to prawda! Świetnie, na początek wyrzucimy trochę śmieci. Chodź, zobaczymy, co tutaj masz. Na przykład to, co to jest? Używasz tego? To jest mój noktowizor Olympus z super czułymi słuchawkami i potężnym zoomem. Więc nie? Tak! Widzę, że Jessica idzie na meeting. Tak, no wiem, Phil. Tak, Phil, ja też bym chciała ratować drzewa, ale to zrozumiałe. Ech, niech ci będzie. Pójdę z nią. Ty zawsze wiesz, jak mnie przekonać. Co on wyprawia? Co takiego? Och! Nie, nie patrz na to! O nie! Nie, nie, nie! No dobra, na początek zapoznaj się z menu, zanim ludzie przyjdą do nas na lunch. Robi się, szefie! Dzień tutaj, to będzie przyjemna odmiana. Potrójne mięsne burrito. Przepraszam za zwłokę. Smacznego. A, tak w sumie to zamawiałam potrójne mięsne burrito. Gordon? Chyba Cruz. Gdy klient zamawia burrito, robisz mu burrito, jasne? No dobra, Gordon. Cruz. Nieważne. Postawienie cię w kuchni to był zły pomysł. Chodź ze mną. Proszę, i znowu ty. Śmieć. Twoje szczęście, że dziś mi się śpieszy, bo inaczej palnęłabym ci mówkę o twoim karygodnym braku szacunku dla środowiska. Muszę już iść, bo dziś robią nam zdjęcia. Brudasy! Już ja wam palnę mówkę! O! Udało wam się. Nic nie jest bardziej fotogeniczne niż troska i dbałość o środowisko. O rany! To, mój drogi, była plastikowa butelka. Gdybyś zerknął na denko, znalazłbyś cyfrę 1, która oznacza politereftalan etylenu nadający się do reutylizacji, więc nie wyrzuca się go do śmieci. Twoja strata! Mogłeś się dziś dowiedzieć, znacznie więcej. Już nigdy więcej nie ruszę sałatki! Mam dość ratowania roślin jak na jeden dzień, Phil. Co tam, meeting? Chodźmy gdzieś na pyszne, soczyste steki.